Siema, znajduję się właśnie w hotelu Westin, który się mieści w miejscowości Denver przy lotnisku międzynarodowym Denver. Zaraz wam pokażę, jak ten hotel wygląda z zewnątrz i w środku. To są drzwi wejściowe. Tutaj sobie wchodzimy. Jest bardzo, bardzo duży, bardzo ładny pokój. Bardzo duże łóżko, jest wygodne. Tutaj mamy telewizor na ścianie zamontowany. Takie biurko, gdzie mamy tutaj telefon. Tutaj są ceny różnych do restauracji, która na dole jest. Kawa ze Starbucksa. Ekspres do robienia kawy, kubki, kremy jakieś tak dalej. Pilot jest tutaj bardzo ładnie ułożony. Tutaj sobie można poprzez kod QR zamówić jedzenie. Kolejny stoliczek. Fotelik. To jest widok 14 piętra. Tam właśnie jest. O, to właśnie ten deptak, o którym wam mówiłem. Tu się wychodzi z terminali, z lotniska i tu jest zaraz ten hotel. Bardzo blisko i przyjemnie. Tutaj w szafie, w pierwszej szafie mamy ekstra poduszkę, koc, safe na swoje jakieś ważne, drogocenne czy dokumenty. Lodówka jest na dole. W drugiej szafie jest żelazko, wieszaki oraz deska do prasowania. Hotel jest bardzo ładny. Jest bardzo, że tak powiem, jest czysty, bardzo ładny, co mi się podoba. Jest zaraz obok lotniska, po prostu można sobie samemu przejść, nie trzeba płacić dodatkowo za jakieś przejazdy Uberem, czy marnować czas na przejazd jakimś tam shuttle. Więc jest to po prostu bardzo convenient, bardzo tak jak convenient. Ok, a teraz wam pokażę, jak to wygląda na zewnątrz. To jest wejście do tego hotelu z zewnątrz. Bardzo ładne, dość nowoczesne lobby. Mają tutaj Starbucksa. Fuck Starbucks. Tu jakiś grill, winka. I tu jest zaraz terminal. Bardzo fajne, bo to po prostu można z buta sobie przejść. Tu mają takie kolce na demokratów. Tu się demokratów po prostu nabija na to. Przygotowane są na kolejnych ćwoków. To jest ten hotel. Notabene Denver to jest największe lotnisko na świecie, z tego co pamiętam, pod względem wielkości. Atlanta jest największy pod względem ilości pasażerów. Ciekawostka, zobaczcie masońskie symbole na lotnisku Denver. Zobaczcie lotnisko w Denver. It's over. It's too weird.